Jednym z piękniejszych elementów świąt Bożego Narodzenia jest tradycyjna szopka przedstawiająca wnętrze stajenki betlejemskiej podczas nocy narodzenia Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Do Polski tradycja wystawiania szopek bożonarodzeniowych dotarła mniej więcej w XIII wieku. Pochodzenie jednych z najstarszych figur obrazujących postać małego Jezusa Chrystusa, Najświętszą Marię Pannę Józefa, sponsorowanych i stworzonych na życzenie siostry króla Kazimierza Wielkiego, księżnej Elżbiety Węgierskiej, datowane jest około 1370 roku. Czy to maleńkie, nieruchome szopki tworzone rękami dziecka, czy też ogromne, naturalnych rozmiarów figury, szopki bożonarodzeniowe od zawsze przykuwają nasze spojrzenia, budząc ciepłe uczucia, refleksje i wspomnienia. Również w powiecie kozienickim każdego roku oglądać możemy pięknie przygotowane szopki. Niewątpliwie do jednych z najpiękniejszych należy ta tworzona w kościele w Cecylówce Brzuskiej w gminie Głowaczów, gdzie cały ołtarz przeistacza się w betlejemską stajenkę i przenosi nas do nocy narodzenia Jezusa Chrystusa. Szopkę, którą teraz widzicie, przygotowuję ja z całą parafią, z mieszkańcami wioski Cecylówki, Lewaszówki, Marianowa i Przyjazdu. To trwa tydzień czasu. W szopce tej znajdują się zwierzątka. Są króliki, są kurki, jest owieczka, jest koziołek, są gołębie i są perliczki. Te zwierzęta, które są w naszej parafii. I wszyscy parafianie, kto ma te zwierzątka, przynosi tu do świątyni, żeby pokazać, że rzeczywiście Pan Jezus narodził się w stajence wśród zwierząt. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na pasterkę, na święta Bożego Narodzenia, msza święta o 9, 11.30 Boże Narodzenie, pasterka o 24. W Nowy Rok też wszystkich zapraszam, szopka żywa jest. Do każdych świąt nasza parafia przygotowuje się przez uczestnictwo w roratach. Tu szczególnie oddajemy cześć Matce Bożej Anielskiej i świętemu Franciszkowi, bo ten kościółek jest kościołem franciszkańskim. Poprzez szopkę żywą chcemy pokazać, szczególnie dzieciom, że Pan Jezus rzeczywiście, naprawdę urodził się w stajence w Betlejem, gdzie nie było miejsca dla Niego. Pamiętajcie, drodzy bracia i siostry, kiedy uśmiechasz się do drugiego człowieka, jest Boże Narodzenie. Kiedy drugiemu człowiekowi podajesz dłoń, jest Boże Narodzenie. Kiedy odwiedzasz chorych, pomagasz strapionym, pocieszasz, służysz drugiemu człowiekowi, szczególnie biednemu, jest Boże Narodzenie. Jeśli jesteś prawdziwym, dobrym człowiekiem, jest Boże Narodzenie. Moi drodzy, bądźmy ludźmi, którzy kochają Boga, którzy są dobrymi dla drugiego człowieka i którzy niosą drugiemu człowiekowi miłość, radość, wiarę, nadzieję. Niech nowonarodzony nasz Zbawiciel Jezus Chrystus błogosławi nam, darzy nas zdrowiem, obdarzy pokojem, pokojem szczególnie naszą Ojczyznę. Bądźcie dobrymi ludźmi i wtedy jest prawdziwe Boże Narodzenie.